Witam Państwa w nowym programie publicystyki Tętno Pulsu. Tętno Pulsu, czyli szybkość. Tętno Pulsu, czyli reakcja natychmiastowa. Proszę bardzo. Przepraszam, czy ja mogę z Was tu przesunąć? Proszę bardzo, proszę siadać. W ogóle siadać. Przepraszam, ale wszystko jest na żywo, na gorąco, nieudawane. Jako jedyni mamy gościa w studiu, trzech dziennikarzy będzie Pana teraz przepytywało. Nasz gość, psycholog, będzie odpowiadał, czy bić dzieci, czy nie bić. Tętno pulsu. Witamy Pana. Proszę bardzo, czy bić dzieci, czy nie bić? Mamy tylko 3 minuty. Sprawa jest jasna. Bić. Jak to bić? Jak to bić? Właśnie, jak? Ręką, tak, to jak? Przedmiotem twardym, linką. Proszę Pana, to skandaliczne rzeczy, które Pan tu opowiada. Smyczą, pasem ze spodni, łańcuszkiem. Dobrze, ja zadam pytanie, dlaczego? Mnie się zdaje, że bez tego dziecko nam rośnie na cholera wie co. A jeżeli jest odpowiednio prowadzone... Przepraszam, pan w wywiadzie ze sobą powiedział zupełnie coś innego. Nie bić, cytuję pana. Nie bić i jeszcze raz nie bić. Jak ale pan nie, z tego wybrnie? Pytanie, panie redaktorze, było, czy bić dorosłych. Także taka odpowiedź się sama przez się rozumie. No a jeżeli dziecko jest silniejsze od bijącego? No więc jeżeli jest silniejsze, z czym się już zetknąłem, trzeba bić w 2 osoby. Jedna trzyma, a druga leje. Kto będzie drugą osobą? No, oprócz pana. Mocniejsza trzyma, a słabsza leje. Słabsza bije, to jaki sens bicia, skoro słabsza bije. No panowie, właśnie, no, no ale to przecież ja miałem ostatnio taką sytuację, że stłukłem... O, i to powinien pan pójść do więzienia. Takiego jesteśmy zdania. Stłukłem wazon. A to ja cofam to, co powiedziałem. No, na 12-letnim chłopczyku. A to ja cofam to, co cofnąłem przed chwilą. I on teraz chodzi do więzienia. Chodzi jak Szwajcar, no kapcie przynosi punktualnie z gazetą. Przepraszam, jest... O, ja może tak zrobię. O, tętno pulsu. Przepraszam, czy ja mogę skorzystać z aparatu? Aha. Nie, ale ja chciałbym zapytać właśnie, co nasz pan czuł. Program jest na żywo. Co pan czuł w tym momencie? Kiedy ja tak może jeszcze raz pokażę. Teraz nic, ale jak ja to robię, to czuję taką proszę radość. Proszę uważać tą ręką, bo mnie pan palnie. Przyjemność tak. Czuję i wiem, że to skutkuje. Proszę rozumie pana, pan? Proszę bo pana. Każdy tego typu gest jest korygujący. Proszę pana, dziecko, niech pan się nie unosi. Proszę pana. Ale ja dzieckiem jestem. Proszę państwa, na dziennikarza wyrosłem, proszę na żywo, pana. Jako jedyni mamy kamery zainstalowane tam, ja gdzie jest najgoręcej. Nie byłem bity. Przepraszam, proszę o film. Tętno pulsu, refleks, publicystyka na gorąco. Kamery na żywo, zainstalowane tu w studiu na Woronicza. Proszę Państwa, dzisiejszy temat naszych trzech kolegów i specjalista. Czy kobieta to człowiek? Bulwersująca sprawa. Proszę Pana, Pan na ten temat wielokrotnie się wypowiadał. Mam tutaj, Pan twierdzi, że kobieta to jednak nie człowiek, a my wszyscy jesteśmy za kobietami. I kolega. Proszę bardzo, mamy tylko 1,5 minuty, proszę Pana. Panowie, ale przede wszystkim zacznijmy od samego pytania. No. Pod słowo kobieta możemy postawić cokolwiek. No, kangur. Czy kangur to człowiek? Owszem, ma nie, dwie, nie możemy, bo kobieta nogi, to jest kobieta. Dwie łapy, łeb, prawda, i tu ma... I torba na zakupy. Torbę na zakupy i co? I to proszę to jest wymienne. Proszę pana sekundkę, ale patrząc, może pan mi na troszkę pana, tej wody, przepraszam. Proszę bardzo. Patrząc na pana, ja mam w ogóle wątpliwości, czy na żywo, na gorąco rejestrujemy to nasz problem. Pan o w ogóle może wiedzieć. Ja mogę wiedzieć bardzo dużo, dlatego że kobieta, proszę pana... To jest zjawisko, z którym ja się stykam parokrotnie. Pan chyba w życiu nie widział kobiety. Czym dla pana jest kobieta, proszę pana? To, że ona się rusza, wystarczy wyciągnąć baterię i proszę pana, koniec. No. A to może z takimi kobietami widział pan kobietę, się... które się to na przykład uda wyhodować, rośnie i to, proszę pana, za bzdury opowiada. Przez pana przerżnąłem sobie palec na żywo wobec telewidzów. I proszę pana, lepiej, że to był palec, a nie co innego. Tak bym panu powiedział. Proszę bardzo, czy pan zaprosił tego Bęcwała? Nie, no panowie, to chyba przekracza granicę dobrej dziennikarskiej. A mnie się kuchni. Wydaje, że akurat... To pytanie wydaje... było bardzo dobre, jeżeli się wydaje. Jeżeli waszym zdaniem kobieta jest człowiekiem, to proszę bardzo, macie, wsadźcie sobie pan to. Pan chyba jest komunistą. Tak jest, tak. Poproszę o film. Na żywo, na gorąco, tętno pulsu i dwie zmiany w naszym programie. Po pierwsze, uznano, że jestem za mało widoczny, stąd moje aktualne miejsce. Po drugie... Już minęły te czasy, że nie można w telewizji poruszać tematów bulwersujących. I właśnie dzisiaj temat bulwersujący, temat, o którym mówi cały kraj, czy można dokarmiać koty w piwnicach. Temat niespodzianka. Witamy pana. Są dziennikarze, agresywni dziennikarze, którzy przygotowali setki pytań. Proszę koledzy. Właśnie, to pan myśli o dokarmianiu kotów w piwnicach, proszę pana. Ja chciałem powiedzieć, że jestem przeciwny. Dlaczego? Przeciwny.
Pan chyba nigdy nie miał kontaktu ze Ja miałem kontakt. Co to z takiego na żartego na kota? Na pewno pan nie miał kontaktu ze zwierzętami. Kot się nażre i potem będzie miał robaki. Albo pan się nażre. Co gorsza, młode będzie miał i będzie tego... Młode robaki nie są niebezpieczne. Bo rosną i tego... Każde zwierzęta trzeba wytępić. A szczury i myszy? Zabić. Pan się chyba wychował w innych czasach. Nie. Ja, proszę pana, nie ma kontaktu ze zwierzęciem. Ja nie mam kontaktu ze zwierzęciem. Pan nie miał żadnego... Przy telewizji tej swojej zasmarkanej ja nie mam kontaktu ze zwierzęciem. Ja nie mam kontaktu ze zwierzęciem. Proszę bardzo, proszę. Kogut, tak mnie kogut urządził. Papuga znajoma wydarła mi ciało tutaj. I dobrze. A tu żółw, z szafy żółw się na mnie rzucił specjalnie. Proszę. Proszę, proszę, proszę. I słusznie, i żeby pana zagryzły. Proszę o film, żeby się pozagryzały. Za nasze kochane zwierzaki. Komunista.